Otwieram punkt numer 7, oświadczenia komunikatu. Bardzo proszę. Pani radna Księża. Ja mam pytanie w sprawie wykonania. I pani radna Legut. Pan radny Wrocław. Jeszcze ja. I Frankiewicz. Bardzo proszę. Mam pytanie w sprawie tam ogłoszenia dotyczącego spraw zarządu. Chodzi mi o spotkanie w gimnazjum na osiedlu Pilowym. Czy to byli tylko członkowie zarządu, czy były też inne osoby z Rady Dzielnicy na tym spotkaniu? Nie, na spotkaniu, które było organizowane na Pilowym. Pani wiceprezydent, prawda? To było to spotkanie? 15 tego stycznia w środę. Tak, tak. Była pani wiceprezydent? Tak. Byłem ja obecny na tym spotkaniu. Nie było żadnych innych radnych dzielnicy? Nie widziałem innych radnych dzielnicy. Bo o to chodzi, że dlaczego nie możemy dostać takiej informacji, bo to jest istotny problem, no niestety dotyczy wielu osób z naszej dzielnicy, że jest jakaś szkoła likwidowana. Odbywa się spotkanie i my nie możemy w takim spotkaniu uczestniczyć, nie było takiej informacji. Tak samo było kiedyś spotkanie w sprawie remarsztrutyzacji i tak samo nie wiedziałam, dopiero się na sesji dowiedziałam po fakcie, że było jakieś spotkanie w sprawie remarsztrutyzacji. I chciałam dowiedzieć, dlaczego nie można takiego maila wysłać, to z 5 minut roboty, wysłać maila, że jest takie i takie spotkanie, bo potem przychodzą mieszkańcy na przykład do mnie i się mnie pytają, widzę, że pani mi mówi na przykład ktoś, że o, pani to jest nie zainteresowała, bo nie była pani na takim spotkaniu, wszyscy byli. Ja mówię, no ale nie wiedziałam o takim spotkaniu, a mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. Spotkanie było organizowane przez rodziców i to rodzice zapraszali na to spotkanie. Nie myśmy byli gospodarzami tego. I było tylko zaproszenie dla pana, czyli to było zaproszenie kierowane na Radę Dzielnicy, czy tylko zaproszenie było kierowane na mnie. Tylko i wyłącznie, tak? Zarządu Dzielnicy 18, tak. No to jest jakieś dziwne, ponieważ właśnie mamy dziwną informację. Nie, bo to było coś dziwnego, ponieważ właśnie chodzi, jeśli chodzi o informacje od rodziców, to oni po prostu uważali, że po prostu jak najwięcej radnych powinno się na to spotkanie stawić. I tak samo mi chodzi o remarsztrutyzację. Tak samo ten problem dotykał wielu mieszkańców. Spotkań dotyczących remarsztrutyzacji było bardzo dużo. Ale nigdy nie dostaliśmy oficjalnej informacji. Byli informowani o tych spotkaniach. Na sesji Rady informowałem, jak i również na komisjach były takie informacje. Były takie informacje. Szanowni Państwo, czy Pani radna coś jeszcze? Oświadczenie komunikata? Pani radna Stabyła, bardzo proszę. Ja chciałam się zapytać, kiedy będziemy, czy już jest, no może jest, może mogli obejrzeć film z naszych sesji, ten, który jest realizowany. Ten film jest na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakresie YouTube'u. On był udostępniany ten na YouTubie. Pani dyrektor biura wyśle jeszcze raz maila odnośnie tego udostępnienia. Powiem, że już to udostępnialiśmy. Wszyscy no. Proszę Państwa, Pani radna Legut, bardzo proszę. Znaczy, przede wszystkim odniosę się tutaj do wypowiedzi radnej Frankiewicz dotyczącej tego chodnika. Mam wątpliwą nieprzyjemność być w tych terenach na zajęciach muzycznych z moimi dziećmi. To jest, drodzy Państwo, skandal. Ja tu proszę naprawdę o poparcie, o jakieś takie działania skuteczne. No jest to po prostu dramatyczna sytuacja. I takie pytanie do Pana Przewodniczącego. 22 stycznia, z tego co mi wiadomo, odbyło się tutaj spotkanie z Panią Pateną, Przewodniczącą Komisji Edukacji z Rady Miasta. I chciałam zapytać, w jakim temacie? Pani radna, przewodnicząca Komisji Edukacji Maria Patena była obecna na terenie naszej dzielnicy i spotkała się z dyrektorami szkół gimnazjum nr 45, gimnazjum nr 50 i liceum nr 16, jak i również miała dyżur od godziny 16 do 17 na terenie dzielnicy odnośnie spraw związanych z zamiarem likwidacji tych szkół. Jeżeli coś więcej, to należy pytać Panią Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, czyli Panią Marię Martę Patenę w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan radny Janusz Więcław. Dziękuję. I w ostatnich dniach płynął wniosek w sprawie głosowania ważnej sprawy dla dzielnicy i tutaj od razu informuję Panią radnoksiężach, że dużej roli sprawa, bo dotyczy studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. To są mapy całego Krakowa, to są mapy przykładowo infrastruktury, to jest przykładowo komunikacja szynowa z metrem, który też ma przebiegać po naszej dzielnicy. Tych map jest bardzo dużo i tematów bardzo dużo. Temat bardzo, bardzo obszerny. Myśmy na komisji stwierdzili, że nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie przerobić tak dużego tematu i wnosiliśmy, żeby dodatkowe informacje do radnych wpłynęły. I ze słów pana przewodniczącego Józefa Szuby wnioskuję, że takie spotkanie z przedstawicielem Urzędu Planowania będzie u nas 4 lutego, tak? 4 lutego, tutaj o godzinie 17:30 będzie spotkanie, na które będziemy chcieli, żeby przybyli przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego, jak i również wszyscy Państwo radni, którzy są zainteresowani tematem studiów. Będziemy chcieli, że spotkanie będzie. Czy ci przedstawiciele będą? Proszę Państwa, 17:30 4 lutego tutaj w siedzibie Rady Dzielnicy w naszej sali obrad. Takie spotkanie się będzie odbywało. Dzisiaj dokumenty związane ze studium ma do przeglądnięcia pan radny Jerzy Zaniec. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby te dokumenty przeglądnąć, to bardzo proszę zapisać się w sekretariacie, tak żeby można było sobie spokojnie odebrać. Mamy tylko jeden egzemplarz tychże dokumentów. A jeżeli ewentualnie może, to na tej stronie jest jeszcze dostępny, że w internecie można znaleźć też te dokumenty, jak ja przyjąłem tematy. Na www.krakow.pl powinny być. Na BIP-ie, tak? Tak. Na BIP-ie. Nie no, znaczy tam ode mnie z tego to już nie chciałbym. Ja mam jeszcze tą płytkę, żeby... No to też ewentualnie można udostępnić płytkę z tymi rzeczami, jeżeli ktoś chciałby jeszcze to zobaczyć, to tak jak mówię, my już konsultacje cały czas odbywamy, mieszkańcy się w tym temacie zgłaszają. To spotkanie, proszę Państwa, będzie spotkaniem dla radnych dzielnicy 18, to od razu Państwu zaznaczam, więc jeżeli Państwo macie jakieś uwagi co do tego studium, które jest w projekcie, które tutaj jest u pana radnego Jerzego Dańca, to bardzo proszę, abyście się Państwo do niego odnosili. Czy Januszu to wszystko, czy jeszcze? Tak, ja dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pani Radna Czarniewicz. Dotyczące tej informacji w sprawie połączenia dwóch szkół, czyli Gimnazjum 45 i Liceum 16, na jakim etapie to jest na razie forma propozycji, czy to jakiś konkretny pomysł? A jeżeli pomysł konkretny, to na czym miał to polegać? Nie bardzo sobie mogę to wyobrazić. Proszę Państwa, odnośnie połączenia i utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących z liceum nr 16 z gimnazjum nr 45, jest to pomysł, który wyszedł od dyrekcji tych dwóch szkół, jak i również grona pedagogicznego. Ten pomysł jest popierany przez rodziców obu placówek. Jest to odpowiedź na uchwały, które zostały przedstawione w zakresie projektów przez panią prezydent Okońską odnośnie zamiaru wygaszenia liceum nr 16 i likwidacji gimnazjum nr 45. Na jakim etapie jest ten pomysł? Proszę Państwa, dzisiaj jest ostatni dzień do 15 związany z poprawką prezydenta odnośnie projektów uchwał, które zostały skierowane pod obrady Rady Miasta Krakowa. Jutro do 15 jest ostatni dzień odnośnie poprawek klubowych, które zostały skierowane pod te uchwały. No i tak naprawdę etap związany z wyłanianiem się tego projektu, to jest etap już dzisiaj finalny, bo albo, ja nie sprawdzałem, taka poprawka jest zgłoszona przez Pana Prezydenta odnośnie tego działania, bo również Pani Wiceprezydent odniosła się do tego pomysłu z uznaniem, albo będzie to, proszę Państwa, zgłoszone autopoprawką klubu. Platformy Obywatelskiej w zakresie tychże uchwał lub też, proszę Państwa, no, żadna ze szkół nie będzie likwidowana. Ja dzisiaj nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ to nie jest w gestii Rady Dzielnicy XVIII, tylko jest to w gestii radnych miasta Krakowa, którzy ostateczną decyzję co do uchwał, które były procedowane na pierwszej sesji styczniowej, podejmą w środę 30. Od godziny 10 jest sesja Rady Miasta Krakowa i w pierwszej kolejności są wpisane uchwały związane z edukacją na terenie miasta Krakowa i to radni będą decydować. Czy ten pomysł zostanie wcielony w życie? Nie wiem, bo tak jak powiedziałem, albo radni to przyjmą, albo może to prezydent przyjął, tak jak mówię, nie mam tej wiedzy dzisiaj, bo nie sprawdzałem poprawek, które zostały złożone przez pana prezydenta, albo jutro wpłyną jakieś poprawki związane z tymi uchwałami, albo radni zdecydują, że na przykład nie będą likwidowali żadnej z tych placówek oświatowych, albo może przychylą się do głosu pani prezydent. No tutaj mnie jest trudno cokolwiek, proszę Państwa, wyrokować, bo to są decyzje na poziomie Rady Miasta Krakowa i ci radni będą o tym zdecydować. Proszę Państwa, czy to wszystkie głosy w dyskusji, które się pojawiły? Oczywiście ja, proszę Państwa, tutaj jeszcze Pan Przewodniczący Szuba, ja powiem w ten sposób, że każde rozwiązanie, które było przedstawiane odnośnie szkół na terenie naszej dzielnicy, no, starałem się współpracować z dyrektorami, z radami rodziców, jak i również z radami pedagogicznymi, aby wypracować inne rozwiązania. I nie ukrywam, że w tych zadaniach i projektach intensywnie współpracowałem z panem radnym miasta Krakowa Tomaszem Urynowiczem odnośnie tych zadań. Zobaczymy, jak te projekty zostaną przyjęte i jaka będzie wola większości w Radzie Miasta Krakowa. To tyle ja mogę powiedzieć ze swojej strony. My jako Rada Dzielnicy zawsze, proszę Państwa, staliśmy na stanowisku, że należy w sposób odpowiedzialny podchodzić do oświaty na terenie dzielnicy i zawsze wspomagamy nasze placówki oświatowe. To robiliśmy w tamtym roku, jak i również w tym roku także wspomagamy te placówki w zakresie rozwiązań najlepszych dla nich, więc decyzje i tak nie są po naszej stronie. My możemy, proszę Państwa, tylko i wyłącznie przychylać się, pomagać w kontaktach dyrektorów, rad rodziców, czy też rad pedagogicznych z tymi, którzy są, proszę Państwa, władni decydować o tych sprawach. Pan radny Szuba. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja uważam, że tu przez skromność naszego Pana Przewodniczącego nie dopowiedział o tych szkołach, które ościenne szkoły w pierwotnym okresie, pamiętacie Państwo, miały wszystkie wygaszane i zamykane, a jednak dzięki tu stanowczemu porowi Rady, czyli naszego Przewodniczącego, do tego nie doszło. Nie będę rozwijał tematu odnośnie ośrodków wiedzy i nie tylko tego kaganka oświaty, co się niesie tam na tych zewnętrznych terenach. Jest jedna sprawa. Zresztą jest tu przykładem takim, chociażby nawet Gimnazjum 50, które miało być zlikwidowane, nie jest zlikwidowane i tak dalej, inne sprawy. Natomiast no, remarszrutyzacja w pojęciu Miłciu to mnie tak troszeczkę zasmuciła, bo tyle spotkań, co tu było na ten temat i obydwie komisje połączone, no niech powie Komisja Infrastruktury, Komisja Planowania. Były spotkania z panem Derem. Tu Cię muszę poprzeć i powiedzieć, tak było. No, natomiast tu, co powiedziała radna Ciężak odnośnie spotkania z rodzicami, absolutnie nie. No ale to pan Przewodniczący wyjaśnił, że to nie Rada Dzielnicy się zorganizować. Można było to zrobić tak. I jeżeli mi Państwo pozwolicie kontynuować temat. Proszę Państwa, my jesteśmy zasypani drogą elektroniczną odnośnie remarszrutyzacji, tu Pani Dyrektor Małgorzata te wszystkie sprawy skrzetnie notuje. Pism wyszło od nas wiele. Będzie jeszcze spotkanie do marca zgodnie z tym, co ZIKIT proponuje, żeby się jeszcze spotkać. Udało się nam już dwa autobusy, kursy autobusów, jak wiecie, poprawić. To jest autobus 153 i w ostatnim okresie 252. Z terenów tam tak, synchronizować z przystankiem Kleszów końcówka z tramwajami. Także proszę Państwa, odnośnie do marszrutyzacji to tutaj Rada Dzielnicy nie ma sobie nic do zarzucenia. Odbywamy cykliczne spotkania, będzie jeszcze jedno spotkanie do końca marca, na które jak zawsze przewodniczący tu serdecznie zaprasza. Tak samo jak Pan Przewodniczący zaprasza na spotkanie odnośnie studium, które już było mówione, że będzie 4 poniedziałku. Czy to spotkanie w sprawie studium też będzie otwarte dla mieszkańców, czy to jest tylko i wyłącznie dla radnych plus przedstawicieli? Ja mówiłem, że to jest spotkanie dla radnych dzielnicy XVIII. My dzisiaj pracujemy nad dokumentami studyjnymi, które są dokumentami roboczymi w tym zakresie. To Państwo je dostajecie, jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie tego studium, jeżeli zgłaszają już teraz mieszkańcy na tym etapie, to proszę je przekazać, my je wszystkie w formie pisma przekażemy jako nasze uwagi odnośnie Rady Dzielnicy i te uwagi będą analizowane na posiedzeniach Biura Planowania Przestrzennego w zakresie właśnie studium. To nie jest sprawa dotycząca proceduralnej strony związanej z przepisami, które obligują do tego, kiedy to jest wystawione do publicznego wglądu, kiedy sami mieszkańcy będą mogli, proszę Państwa, to studium przeglądnąć, zobaczyć, zapoznać się z nim i wnieść do niego uwagi. Poprzez nas my zbieramy informacje od mieszkańców, ale spotkanie będzie tylko i wyłącznie dla radnych, powtarzam to jeszcze raz, tak jak mówiłem wcześniej. Może Pani Radna nie dosłyszała, dlatego dziękuję za to pytanie, aby wszyscy Państwo radni to słyszeli. Ja jeszcze dodam, Panie Przewodniczący, jeżeli można, że wszyscy Państwo wiecie o spotkaniu, które było w NCEK-u jakiś miesiąc temu na temat studiów z Panią Wiceprezydent, Panią Koterbą. Była część radnych z naszej dzielnicy, z naszej rady. Oczywiście nie było za dużo radnych, było coś chyba 5-6 osób. Pani Prezydent Kotegła w sposób naprawdę znakomicie wyczerpujący omówiła studium. Kasiu, pamiętasz, już byli ludzie z Mogiły odnośnie na ostatnich naszych komisjach odnośnie studium. Też wiesz, na czym to polega, że to właściwie troszeczkę niezwiązane są jak gdyby z naszą działalnością te spotkania tego typu, o których przewodniczący mówił, bo ci ludzie im bardziej chodzi o plan przestrzenny, aniżeli studium. Pewnie, że to plan przestrzenny wynika ze studium, ale nie do końca. Im chodzi przede wszystkim o zagospodarowanie przestrzennego, a nie studium. Dlatego spotkanie będzie tylko z radnymi z uwagi na to, że jak będzie jakimś fajnym, będzie wynosić na piśmie. Dziękuję bardzo. Pani Radna, chciałam zapytać tylko do kogo należą remonty murków, na przykład na Słonecznym, chyba przy centrum też są takie murki, które podobno są zabytkami. Proszę Państwa, no zgodnie z już też przedstawianym tutaj pismem na sesji Rady Dzielnicy, pismem, które jest wspólnym stanowiskiem Zarządu Budynków Komunalnych, jak i również z IKIT-u, te murki należą do wspólnot mieszkaniowych, ponieważ stanowią one część budynku. Mamy takie pismo, możemy go pokazać. Zresztą nawet chyba to było publikowane przez nas, tak, ta informacja odnośnie właśnie tego stanowiska. Według mnie jedyna rada na to jest taka, żeby wspólnoty mieszkaniowe występowały do sądów o ustalenie, czy rzeczywiście jest ten murek. Ponieważ my w tym temacie już nie jesteśmy stroną i nic nie możemy pomóc. Naszym zdaniem murki są częścią małej architektury, która przynależy do gminy. Gmina stoi na innym stanowisku. Jeżeli tak, to tylko i wyłącznie wspólnoty występując do Zarządu Budynków Komunalnych z zapytaniem o interpretację, otrzymaniu takiego pisma i niezgodzeniem się z tą interpretacją, mogą wystąpić na drogę sądową odnośnie tych murków. Dlatego my, proszę Państwa, dziś nie możemy przekazywać środków finansowych na te murki. Jak Państwo wiecie, sprawa toczy się już od ponad 10 lat w tym zakresie. Cały czas była przez urzędników sprawą zbywaną. Nigdy się nie odbywały w tym zakresie jasne procedury, jak i również interpretacje w zakresie stanowiska urzędniczego. My tak, że nigdy nie przekazywaliśmy środków finansowych jako dzielnica na te nurki, ponieważ nie było tego stanowiska. W tamtym roku takie stanowisko zostało przez Zarząd Budynków Komunalnych i ZIKIT opracowane. Dlatego ja apeluję również poprzez Państwa radnych, żeby wspólnoty te, które mają ten problem związany z nurkami, występowały o interpretację do ZBK, do ZIKIT-u, po otrzymaniu występowały na drogę sądową, ponieważ nie ma innej rady, żeby tą sprawę rozwiązać. Zrobić taki pozew, proszę, Pani Radna. Ja chciałam uzupełnić, o ile się orientuję, to budynek stoi na posesji terenu, który jest niewykupiony, to jest tak zwana dzierżawa wieczysta na 99 lat. I budynki mają niepowykupywane te place, w związku z tym murki nie przynależą bezpośrednio do budynku, tylko są właśnie na terenach gminnych albo ZIKIT-u, albo miasta i prawdopodobnie to, jeżeli jest ziemia ich własnością, to i murki, dlatego że nikt nie wykupywał tego terenu z mieszkańców. Nikt. Dlatego spychotechnika, że tak powiem, z urzędów jest dlatego, że nie potrafią tego problemu rozwiązać, bo nie są wykupione działki. No, i w moim budynku jakoś myśmy wykupili, tak, ale myśmy skorzystali jeszcze z tej bonifikaty, która była. Natomiast tylko jak był wykup, to tylko na ten teren, na którym jest posadowiony budynek, czyli ława fundamentowa, plus piwnice, prawda, to jest tylko, a i opaska. I to jest wszystko. No tyle mam w tej sprawie. Także to jest do urzędu. W piśmie, które ja Państwu przytaczałem tutaj na sesji, wspólnie z urzędem wypowiadał się w nawiązaniu do prawa budowlanego, że budynki, że te murki poprzez platformy są związane z konstrukcjami budynku jako mała architektura. Tak jak mówię, proszę Państwa, my tej sprawy nie rozstrzygniemy, to jest sprawa po stronie Pani przepraszam, że Państwa zatrzymujemy może, ale jest tych spraw takich bulwersujących i trudnych i podobnych do tych spraw murków. Jest taki problem, że jest budynek wspólnoty, wspólnota remontuje, robi elewację. Do zadań wspólnoty należy utrzymywanie chodnika wokół bloku, czyli mają utrzymać czystości, sprzątać, dbać, odgarniać śnieg i tak dalej. I to jest jakby integralna część budynków, który jest własnością wspólnoty. W momencie, kiedy robimy elewację budynku, stawiamy rusztowanie i odprowadzamy do miasta. Tak tutaj był chwilę temu przypadek bloku numer 4, 12 000 złotych. Wspólnota musiała zapłacić za zajęcie tego pasa, który niby go nie miał. No to jest po prostu tak bulwersujące, że proponuję, żebyśmy się pochylili również nad takim problemem, bo jest wiele spraw, które nas być może dzielą, ale myślę, że łączą nas choćby tego typu problemy, jak takie bezprawne zagarnianie, ja już bym to tak nazwała, zagarnięcie mienia wspólnoty, czy tak jak sprawa tych murów. Czy ja mogę Pani odpowiedzieć od razu na ten temat? Ponieważ to nie jest w żadnym wypadku bulwersujące, jest to całkowicie normalną. Każdy człowiek, który posiada swoją nieruchomość, ma określoną granicę nieruchomości. Na przykład są to osoby, które mają domki jednorodzinne i wiedzą o tym, że zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości muszą utrzymywać chodnik, który jest przed ich posesją, bo to przynależy do nich. A jeżeli te osoby chciałyby sobie teraz na tym chodniku postawić cokolwiek, typu rusztowanie lub inną rzecz, czyli zajęły ten pas drogi, to muszą właścicielowi tego pasa drogi, czyli gminie, zapłacić za to. I podobnie to jest w przypadku wspólnoty. My jako wspólnoty mieszkaniowe mamy wykupione tereny po opasce lub też po obrysie. Jeżeli są chodniki przy naszych klatkach schodowych czy też przy budynkach, to zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości musimy to utrzymać jako właściciele tejże posesji. A całkiem inną kwestią jest to, że my zajmujemy pas drogi na wykonanie pewnych robót, które są związane z naszym budynkiem, na którym znajduje się, że on jest akurat w granicy, no to taka jest, a nie inna sytuacja, że za rusztowania musimy, proszę Państwa, płacić. I nie ma nic bulwersującego, to zawsze, nie, to zawsze tak funkcjonowało. Nie bulwersuje całkiem co innego. Nie bulwersuje to, że w 2004 roku, w momencie, gdy weszła ustawa o własności, nikt nie zdecydował się sprzedać wspólnotom mieszkaniowych działek budowlanych, tylko sprzedał wszystko po obrysie. Bo jeżeli by były to działki budowlane, to dziś tego problemu byśmy nie mieli. To mnie bulwersuje. Ale fakt związany z tym funkcjonuje od zawsze, tak było zawsze, że ci, którzy są w granicy odnośnie chodnika, mają uprzątnąć tenże chodnik, a jeżeli postawią tam coś swojego, to będzie coś, co będzie trwale zajmowało, to muszą za to zapłacić. Szanowni Państwo, ja mam jeszcze tutaj płytę odnośnie studium. Ja rozumiem, że to był ostatni głos w dyskusji. Pan Kowalik. Ja chciałem zapytać, jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy z wybiegiem dla psów naszej dzielnicy, bo w ubiegłym roku pojawiła się informacja, że w ubiegłym roku już miał być, a jest koniec stycznia i nie ma. Jak to wygląda? Wystąpiliśmy do odpowiednich jednostek realizujących zadania z budżetu miasta Krakowa dla dzielnicy 18 z pismami odnośnie spotkań w tym zakresie. Jeszcze nie ma odpowiedzi odnośnie wybiegu dla psów. Jak będzie, to ta informacja zostanie przekazana. Jest opracowany, no ale nie ma samej realizacji, więc czekamy na odpowiedź. Będziemy czekać na odpowiedzi w tych tematach, które już poszły, jak i również będziemy pytać o tych, które jeszcze nie zostały przez nas. Proszę Państwa, zamykam punkt 7, oświadczenie i komunikaty, punkt 8, ustalenie terminu następnej sesji. Zwołuję następną sesję w trybie normalnym na 18 lutego 2013 roku na godzinę 18 w siedzibie Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Zamykam punkt 8, proszę Państwa, punkt 9. Zamykam 28 sesję Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta, zwołanej na poniedziałek 28 stycznia 2013 roku na godzinę 18 w siedzibie Rady Dzielnicy 18 na osiedlu Centrum B, blok nr 6.